Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. Poranne godziny w biurze. Włączę komputer, bo muszę się jeszcze dzisiaj przygotować. Jadę na targi motoryzacyjne do Poznania i mam taką pewną koncepcję z tego względu, że nie będę nagrywał o nowościach motoryzacyjnych, bo to możecie zobaczyć na wielu innych kanałach, wielu różnych innych vlogach. Mam zupełnie inny pomysł na to nagranie. Chcę nagrać rozmowę i pokazać fajne ciekawostki z rajdówką Miko Marczyka z Skodą Fabią R5. Pozwolicie, że do Mikołaja zadzwonię, bo już wczoraj z nim rozmawiałem na ten temat. Przypomnę się i ustalimy sobie godziny jeszcze nagrania tego tematu, bo to wszystko nie jest takie proste, żeby logistycznie to zgrać. Cześć Miko, mam nadzieję, że nie budzę. No właśnie, wracając do naszej wczorajszej rozmowy, powiedz mi jedno, o której jutro godzinie mógłbyś być na hali, żebyśmy nagrali? No potrzebuję tak minimum godzinę na to wszystko. Aha, po prezentacji. Dobra, czyli tak gdzieś koło godziny 10:30 się umawiamy, więc mam pewien pomysł, ale to jeszcze dzisiaj wieczorem o tym przegadamy sobie. Dobra, pozdrawiam serdecznie, hej, na razie. Dobra, z Miko nie mam większego problemu, on jest bardzo chętny, młody, ambitny chłopak i naprawdę chcę go Wam przedstawić, bo to jest talent na skalę ogólnoświatową. A w międzyczasie muszę też się trochę przygotować technicznie, żeby więcej poczytać o RSMP i innych ciekawostkach, żeby tutaj Miko też mnie nie zagiął. Dobra, lecę do Poznania, pora w drogę! Witam Was bezpośrednio już z targu w Poznaniu. Mamy swoje polskie motoryzacyjne show i z tego należy przede wszystkim się cieszyć. Dzisiaj nie będę Wam na tyle pokazywał różnych premier, nowości. To było w Genewie, każdy już mniej więcej to widział. Za chwilę idę porozmawiać z Miko Marczykiem o jego Fabii R5. Naprawdę fajnych parę ciekawostek dla Was przygotowaliśmy i później jeszcze przejdziemy się po hali targowej. Zapraszam. I już jestem przy tej pięknej R5, a ze mną jest Miko Marczyk. Cześć! Cześć. No właśnie, chciałem powiedzieć, że to jest taka wschodząca gwiazda, ale to mało powiedziane, bo już sukcesy zeszłoroczne pokazały, że jest i to bardzo duży potencjał w Tobie. No dzięki wielkie, jesteś dla mnie bardzo uprzejmy, aczkolwiek myślę, że bardzo dużo pracy jeszcze przede mną. Cieszy mnie to, że masz takie lekkie podejście do siebie, że z taką dużą dozą do tego wszystkiego podchodzisz. Powiedz mi coś więcej na temat swojego samochodu, bo jak patrzę na tą Fabię zwykłą tutaj Monte Carlo, która stoi, to troszkę się różnią te samochody. Jaka jest różnica przede wszystkim? No zdecydowanie, na pierwszy rzut oka to auto jest oczywiście szersze, natomiast przechodząc do danych technicznych, silnik benzynowy 1,6 litra, około 300 koni mechanicznych, stały napęd na 4 koła, sekwencyjna skrzynia biegów. Ile? 5 biegów, zmieniam bez sprzęgła, nie ma, okay. Nie stanowi to żadnego... Ruszasz ze sprzęgła, dokładnie. Tak? Ruszam tylko zatrzymanie. Ze sprzęgła, a potem już tylko przepinam biegi, lewa noga non-stop na hamulcu, prawa na gazie, więc dzięki temu mogę te biegi zmieniać szybciej, jest to łatwiejsze. Samochód jest gotowy zarówno na rajdy asfaltowe i szutrowe, ponieważ tym samochodem startujemy na przeróżnych nawierzchniach. Wiem jedno, że raz jedziesz na 15, raz na 18 i jedna rzecz mnie interesuje. Okej, teraz masz 18, czyli jest to przygotowane pod kątem bardziej asfaltu? Dokładnie, auto jest w tej chwili specyfikacji asfaltowej. Dobra, jak chcesz tutaj tą 15 wcisnąć? No, bo tak patrzę na zacisk. Tak jak słusznie zauważyłeś, hamulec jest sporych rozmiarów, dlatego też mamy taką pełną konwersję auta asfaltowego na szutrowe. Samochód szutrowy właśnie ma 15-calowe felgi, ma mniejsze hamulce, ponieważ na szutrze nie potrzebujemy aż takiej skuteczności tego hamowania, nie ma aż tak dużej przyczepności. Mamy zupełnie inne amortyzatory, inne ustawienia napędów, dyferencjału, natomiast nasi mechanicy są w stanie zamienić tą asfaltową, szutrową wersję w 45 minut. Zdarzają się takie rajdy na świecie, na przykład rajd Katalonii. 45 minut, wow! Że zmieniamy w ogóle charakter tego samochodu i używamy tak naprawdę przeróżnych opon. Na samym asfalcie, w ramach tego jednego bieżnika, tych opon Michelin, mam 6 różnych mieszanek. Te okna pogodowe są bardzo wąskie. To ja mam jedną oponę na cały sezon w swoim aucie i się cieszę, że ma dobry feeling, cały zjazdy i tak dalej, a Ty masz te okna pogodowe, czyli na zasadzie kilka mieszanek miękkich, średnich i twardych, tak, do tego wszystkiego, plus deszczowe jeszcze, tak? Dokładnie, to tak naprawdę dzięki tej technologii, którą tutaj sprawdzamy w rajdach, w sporcie samochodowym, Ty możesz jeździć jedną oponą przez cały rok. Czasami nawet chciałbym użyć takiej technologii u nas, ponieważ wyjeżdżamy na pętlę rajdową, musimy podjąć jedną decyzję oponową, a na jednym odcinku jest sucho, na drugim mokro, więc musimy... To jest
To co z Pilot Sport 4S, czyli mamy oponę bicompound połączoną, czyli trochę pod kątem deszczu i pod kątem mokrego, a ty musisz się dostosować do tego na każdym kroku, czyli jakie widzisz warunki, to masz tyle opon. Powiedz mi z czystej ciekawości, no bo auto wiem jaką moc ma, przyspieszenie też trochę powyżej 3 sekund, jak na Fabie to można powiedzieć, że wręcz rekordowe. Ile opon zużywasz podczas sezonu? Tak naprawdę podczas sezonu jest to około 200 opon, także jest to 50 kompletów, więc trochę tego zużywamy. Czyli jeden komplet mniej więcej, jak masz taki odcinek, na ile kilometrów starcza? Jeżeli mamy odcinki asfaltowe, oczywiście to zależy od szerokości asfaltu, natomiast mniej więcej jest to 60 km. Jeden komplet nowych opon od nowości do pełnego zużycia. Tutaj jest taka pewna różnica, jeżeli chodzi o zużywanie takich opon codziennych, codziennie gdzieś tam używanych w naszych samochodach, są to opony, które no mają mieć jak najdłuższy po prostu tą swoją żywotność. Tutaj macie mieć maksymalne to odczucie po prostu tej jazdy, tak, w tym wszystkim. Dokładnie, natomiast ta trwałość, to jest bardzo ważne przy oponach Michelin, czy ona jest nowa, czy tak naprawdę już nam się kończy ten slick ride'owy, cały to czas. Mamy dokładnie tą samą przyczepność, to dokładnie taka sama technologia jest wykorzystywana w oponach drogowych. Okej. Zajrzymy pod maskę? Pewnie, że tak, zapraszam. Pewnie nie ma otwierania z wewnątrz, nie, tak? Nie, mamy tutaj. Zresztą znasz to dobrze, tak. Z rallycrossu. O, i tutaj mamy. Proszę. Patyczek. Proszę patyczek, bardzo. Czyli tutaj drzemie te 300 koni, tak? Dokładnie, jest to 1.6 silnik turbo, dzięki temu, że mamy podtrzymanie turbosprężarki, to tak naprawdę to auto ma moc już od samego dołu. Mamy 5 różnych map silnika, które pokażę Ci, gdy będziemy w środku. Jedynka to taka najsłabsza, w momencie, gdy jest ślisko, śnieg, a piątka taka najmocniejsza, gdy mamy przyczepny asfalt i możemy... I tak agresywna mapa, czyli moment obrotowy jest od początku do końca mniej więcej rozłożony? Bardzo liniowo. Auto jest tak naprawdę od dołu mocne do samego końca. Jak wygląda też z prędkościami maksymalnymi? Ona jest pewnie, to auto jest dosyć mocno okrojone, tak? A jest maksymalnie rozłożenie tego przeniesienia napędu tutaj? Prędkość maksymalna tego konkretnej samochodu to jest około 194-197 km na godzinę. Natomiast musimy mieć świadomość, że osiągamy je nieraz na szutrowych drogach. Właśnie o tym chciałem powiedzieć, że... Między drzewami lecąc po prostu, między skarpami, dlatego to robi dużo większe wrażenie niż nawet 300 na godzinę. Że i tak rozmawiamy o takich mega gdzieś tam w tym wszystkim skrajnych warunkach. Pięknie to auto się prezentuje, tym bardziej, że jest to nowy egzemplarz teraz przygotowany na ten sezon. Siądziemy sobie do środka? Pewnie, że tak. Zapraszam Cię. Dobra. Rączka jest. No i co powiesz mi? Wiesz co, pierwsza rzecz, jaką w ogóle widzę, to jesteś, mimo że wzrostem jesteśmy prawie że podobni do siebie, to tu jakoś siedzę strasznie nisko i mało co widzę w ogóle przed sobą. Zdecydowanie, o ile kierowca musi perfekcyjnie widzieć to, co się dzieje na drodze, o tyle pilot siedzi bardzo nisko i tak naprawdę nie widzi drogi, co jest dość ciekawe, ponieważ liczy się środek ciężkości. To jeszcze inaczej. Nie widzi drogi. Pilot, który Cię kieruje. Dokładnie. Mamy notatki, pilot czyta te notatki i tak naprawdę swoim ciałem czuje, w którym miejscu, w którym zakręcie jest i dyktuje we właściwym tempie, tylko i wyłącznie dzięki temu, no bo tak jak widzisz, nie widzisz drogi. Nie. Dobrze. Mam tak, widzę część, ale deska mi dosyć dużo tutaj ogranicza w tym, bo czuję, że siedzę po prostu bardzo, bardzo w tym wszystkim nisko. Mam tutaj taką podstopnicę, trochę jak kierowca i mam klakson, mam zmywanie szyby, spryskiwacz i masz również taki reset podczas tras dojazdowych, żeby pilot wiedział, w którym miejscu znajdujemy się na drodze. Oprócz tego mamy tutaj na środku panel centralny sterowania. Z najważniejszych rzeczy właśnie tutaj decyduje się, na której mapie pojedziemy. Czy jeżeli warunki są śliskie, to tak naprawdę jedziemy w takiej osłabionej mapie, w której gaz działa w bardzo łagodny sposób. Chyba że mamy dużą przyczepność, no to jedziemy już na maksa. Na ostro wtedy. Mamy tak zwany tryb stage, to właśnie ten tryb zmienia to auto w... agresywne. W rajdówkę prawdziwą i wtedy automatycznie tu mi się zaczynają wyświetlać biegi, w momencie gdy muszę je zmienić, wyświetlają się na czerwono, to jest jedyny wyświetlacz, jaki mam przed sobą. No właśnie chciałem powiedzieć, że nawet Fabi tej tutaj, która stoi przed nami, nawet w podstawowej opcji ma jeszcze obrotomierz, prędkościomierz, a Ty tego nie masz tutaj, tak? To jest... Na słuch wszystko? Dokładnie, to jest takie bardzo ascetyczne wykończenie. A short shifter jak tutaj działa? Jeżeli chodzi o zmianę biegów, to tutaj mam, jak widzisz, bardzo blisko kierownicy, wyświetla mi się tylko taki shift light na czerwono i ja wtedy zmieniam bieg. Dobra. A docelowo tak naprawdę ja to słyszę, staram się nie patrzeć na to już, gdy jest ten feeling, gdy jesteśmy w trakcie rajdu, to ja tylko patrzę przed siebie i na wyczucie zmieniam te biegi. Tu jest sterowanie radiem, tempomat. Troszkę mamy inne przyciski, natomiast tutaj mamy procedurę startu, tak jak słusznie zauważyłeś, ustawiamy sobie obroty w zależności od przyczepności, mam też spryskiwacz, mam dodatkowe reflektory w momencie, gdy mamy
nocne odcinki specjalne, to tak jak możesz kojarzyć, mam elektrownia taką, cała z przodu. Dokładnie, całą elektrownię, więc tutaj sobie ją zawsze włączę. Są też kierunkowskazy na dojazdówkę, ponieważ między odcinkami poruszamy się po normalnej drodze, zgodnie z przepisami. Ale na osie kierunków nie używasz, tak? Nie ma takiej potrzeby. Nie zwracam na to uwagi. Widzę, że klatka jest bardzo mocno rozbudowana, tak? No wszystko tu musi być zgodne z FIA, tak? Dokładnie, fotele z uszami. Podczas rajdu, tak jak wiesz, oczywiście Hans, kask i tak naprawdę, gdy siedzimy, są te uszy, nic nie widzimy, nie możemy się ruszyć. Bo ten ruch głowy, ja miałem okazję w Hansie jeździć, to ten ruch głowy to jest po prostu minimalny, także ledwo co kątem oka w to lusterko jesteś w stanie spojrzeć. Dokładnie, trzeba się do tego bardzo mocno przyzwyczaić, bo na samym początku jest to dziwne, no ale potem staje się to naturalne. Dla mnie też jest ważne, jak jestem spięty pasami, muszę być jednością z samochodem, żeby całym... Czuć. Chciałem po prostu czuć, co się z nim dzieje, ponieważ to, co widzę przed drogą, to już jest za późno. Ja muszę za pomocą mięśni głębokich, tak naprawdę łopatkami, lędźwiami, plecami, nogami, całym ciałem czuję, co się dzieje z samochodem. Kiedy jakiś uślizg się pojawia, czy coś, czy to jest kontrolowane, no i... Dokładnie. Tak jak widzisz, wszystko jest bardzo blisko i w zasięgu ręki. Tak naprawdę od razu ze skrzyni biegów mogę przełożyć rękę na hydrauliczny hamulec ręczny, więc to wszystko jest bardzo kompaktowe, ograniczone tylko do najważniejszych funkcji, po to, żebyśmy jechali jak najszybciej. Okej. Auto waży? 1230 kg, gotowe do jazdy. 300 koni. Ale to jeszcze skrzynia robi robotę. Dokładnie. W tym wszystkim. Skrzynia, przyspieszenie do setki około 3,8 sekundy. Zawieszenie też w tym wszystkim dużą rolę odgrywa. W ogóle przepięknie jest wykonane to auto. To trzeba przyznać, że Skoda, odkąd weszła w motorsport, Fabia, tak? Kojarzy nam się z małym, rodzinnym, miejskim samochodem. No tutaj, tak jak widzisz, deska jest wyflokowana, podczas gdy świeci słońce, nic nam się nie odbija. Mamy logotyp, żebyśmy pamiętali, że jedziemy z Skodą Fabią R5. I... Tak. Chciałbym zadać pytanie, ale odpowiedź jest prosta. Jaki cel na 2019? Zeszły rok pokazał, że drzemie w tobie niesamowity potencjał. Nie chodzi mi tylko o barburkę, chodzi mi o przebieg całego sezonu, bo cały czas to śledziłem, że jesteś w tej chwili na topie. Nieraz miałem okazję z tobą jeździć, nawet na torze Łódź, gdzie z Skodą Octavium RS dojeżdżałeś McLarena. A przy tym jeszcze ta twoja skromność. To mi się podobało, to fajnie idzie w całym pakiecie. Cieszę się, dziękuję ci, że tak mówisz, to dla mnie dużo znaczy, bo tak naprawdę też jestem twoim wielkim widzem i fanem tego, co robisz. To prawda, w motorsport wchodzisz trochę z innej strony niż ja, natomiast cel na ten rok, ja po prostu chciałbym być zadowolony z postępów, które wykonam. Nie chcę myśleć o tytułach, miejscach, pozycjach, one nie do końca czasami są zależne ode mnie jako od sportowca. Ja chcę wykonać swoją pracę w rzetelny sposób i mam nadzieję, że to przyniesie nam efekty i zadowolenie dla kibiców i całego zespołu. Okej, jak będzie kiedyś okazja, to się z chęcią z tobą przejadę. A ja cię bardzo serdecznie zapraszam. Dobra, dzięki serdeczne. Piona. Dzięki. Mam nadzieję, że ciekawostki, które przedstawił nam Miko, spodobały wam się. A teraz pokażę wam auto, które skradło serce w moim zeszłym roku i to na torze Silesia Ring. O, tutaj mam kluczy. Nie, to moja BMK, moment. Tutaj. 911 GT3 RS. Zaraz wam kilka ciekawostek na temat tego samochodu powiem. Lecę. Tak, to właśnie ten potworek, którego chciałem wam pokazać, który stoi tutaj obok. Co prawda w zeszłym roku miałem okazję jeździć identyczną specyfikacją, ale w kolorze Lizard Green, takim niezwykle jaskrawym kolorze. Tutaj specyfikacja trochę bardziej stonowana, ale pod maską nadal wielka moc. 520 koni, silnik wolno ssący 4-litrowy. Zapraszam was na pokład. Jak ja lubię jeszcze wolno ssące silniki. One odchodzą już powoli coraz bardziej w niepamięć. Zasiądźmy sobie... O, jak tutaj jest fajnie. Sztywno. Auto... całkowicie nowe i ten obrotomierz wyskalowany do 10 tysięcy obrotów, a kręci się do 9 tysięcy. Dźwięk silnika wręcz oszałamiający. Chciałbym to auto, ale cena jego jest powalająca. Pokażę wam jeszcze jedną ciekawostkę. Tą ciekawostką będzie ta oto felga. 21 cali z tyłu i to w rozmiarze o ponad 325x30x21 cali. Dodatkowo założona najnowsza opona, która tutaj debiutuje, Michelin Pilot Sport Cup 2, ale z oznaczeniem R. Wiele osób zna Cupa 2, czyli typowego semislika Michelina, a tutaj odmiana R. Jeszcze bardziej usportowiona, jeszcze bardziej hardkorowa. To będzie na tyle. Dzisiaj chciałem wam te targi pokazać trochę z innej strony. Zamykamy proszaka i zbieram się do domu. A póki co, żegnam się z wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej!